momencie. Uwaga, to. Co się dzieje, jak w zestawach, których jest 5 kart, dodajemy 2 nowe karty dziennie? Dzisiaj mamy zestaw taki, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 to są nowe karty, bo wymieniamy po 2. Jutro będziemy mieli taki zestaw 4, 5, 6, 7 i 6, 7 są nowe. Pojutrze będziemy mieli taki zestaw 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 są nowe. Potem czwartego dnia 7, 8, 9, 10, 11. Każdego dnia pokazujemy jeden zestaw 3 razy, czyli 6 sesji dziennie, 2 zestawy po 5. Jeżeli w 5 zestawach wymieniamy dziennie 2 karty na nowe, to uwaga, uwaga, dzianka. Wasze dzieci będą Was zaskakiwały takimi spostrzeżeniami. Ile razy pokazana została piątka? Raz. Czyli 3 sesje razy raz, to jest 3. Drugi dzień 3 sesje razy piątka, to jest 6. I trzeci dzień 3 sesje razy piątka, to jest razem 9. Czwartego dnia piątki już nie ma. Drugie pytanie, ile razy została pokazana czwórka? Pierwszy dzień czwórka jako nowa, czyli 3 sesje 3 razy, już idę. Drugi dzień czwórka jako już nie nowa, też 3 razy, to jest 6. Tata, jadłam tyle ze skórką. Super, no widzisz. I co, smakowało? Super, bardzo fajnie.
trzeci dzień czwórki nie ma. Nieparzyste liczby będą pokazywane 3 razy po 3 sesje, czyli 9, a parzyste liczby będą pokazywane 2 sesje po 3 razy, czyli 6. O 1/3 mniej. Generalnie nie ma to większego znaczenia. Można zrobić tak, że pokazujemy 6 kart w jednej sesji i wtedy wszystko z góry na dół jest pokazywane tyle samo, czyli 3 sesje po 3 razy 9. Popatrz, będzie parę razy. 21, 20, 26, 28, 30, 23. Ta-da. 25 większe od 18, 16 nie równa się 88, 12 równa się 12. 13 równa się 13. 18 mniejsze od 28. I to jest najciekawsza sprawa. 88 nie równa się 8. Uwaga! Jeżeli dziecko zamiast takiego znaku na przykład zacznie przedstawiać kartki i zrobi coś takiego, to najczęściej mówimy źle, co ty robisz, nie umiesz, a już na pewno mówimy tak w szkole. Stosowano różne znaki. Jakie długie? Jakie długie? No, tak się kiedyś pisało, znak równa się. Ale krótko, wiesz, się nie przyjął. Pewnie nie chciało się ludziom tak długo trzymać ołówka przy papierze. To napiszemy tak, no, albo właściwie nasze dzieci. Czy odwrócimy ten znak tak, czy go wstawimy w środku równania, czy na końcu, na początku, albo pod spodem, to nie ma żadnego znaczenia. Ktoś się nie szukał. Energia ukryta w materii. To jest X oczywiście, pod tym kątem to jest X, a tak to jest znak dodać się. Kwestia umowy? Polecam. A ten? Dla tych wszystkich, którzy uważają, że matematyka jest oczywista. Większość rzeczy w matematyce to kwestia umowy. Chyba, że posługujemy się kropkami, to wtedy nie. Załóżmy, że dziecko albo układa kart, albo pisze coś takiego. 30 równa się 17 dodać 5. Co mówimy? Niedobrze, źle, nie nauczyłeś się. Nieprawda. To ty znowu mi to wypisujesz. Potem wchodzi logika i podajemy przykłady zdań logicznych. Zbiór trzech liczb 1, 2, 17 zawiera się w zbiorze liczb naturalnych. Zdanie prawdziwe. A jako zdanie fałszywe na przykład pokazujemy takie coś. Dziecko widzi to samo, za co zostało kiedyś skrzyczane i co robi? Przestaje lubić matematykę. I nauczyciel. Najlepszą metodą, obojętnie czy umiecie matematykę lepiej od dziecka czy nie, jest pozwolić dziecku na dowolne mieszanie liczb, znaków, wszystkiego co tylko można. Jeżeli jesteśmy w stanie tak ułożone przez dziecko równanie skomentować, to komentujemy. Możemy powiedzieć, że to jest zdanie nieprawdziwe, logicznie nieprawdziwe. Super, fajne zdanie ułożyłeś, zdanie nieprawdziwe. Możemy napisać to jeszcze raz, przekreślając znak równości. Jak nie, zostawiamy dziecko w pokoju, z kim idziemy dalej. Też jest matematyka. 23 mniejsze od 88 dodać 8. 1, 12, 32 równa 1. 30, 35 dodać 38 nie równa się 48.